Cześć, witajcie na kanale megadyskont.pl. W tym odcinku mam dla Was kolejny zestaw z serii Little's Pet Shop, a będzie to Cabin Crew, czyli ekipa, która wyląduje prosto na pokładzie naszego fantastycznego statku. To popatrzcie teraz uważnie, tak się prezentują nasi bohaterowie. Póki co są ukryci jeszcze głęboko w pudełeczku, ale zaraz specjalnie dla Was ich rozpakuję i przyjrzymy się im nieco bliżej. No to uwaga, uwaga, zaczynamy od pierwszego bohatera, a jest to Simon Frogby. Sami spójrzcie, ale słodka to żabeczka, widzicie? Oczywiście ma ruchomą główkę, tak jak większość zwierzaków z serii Little's Pet Shop. No i bardzo duże oczka! To tak jak Wam obiecałam, nasi nowi bohaterowie zamieszkają na statku. No ciekawe, gdzie znajdą dla siebie ulubione miejsce. No dobra, to popatrzcie, przyszedł czas na Simona. A Simon gdzie się udał? Ha, pewnie, że tak, od razu jest tuż nad kuchnią. Widać, będzie czekał na wszystkie pyszności, które się tam pojawią. Teraz pora poznać Gretę Tortugę. O tak, to właśnie ona. Jest może odrobinkę mniejsza od Simona, ale ciągle bardzo ładna. No i wcale nie taka wolna, na jaką wygląda. Oho, popatrzcie, Greta też się wybrała do kuchni. Czyżby wszystkie zwierzaki koniecznie chciały znaleźć swoje miejsce właśnie tam? Następną bohaterką, która do nas dołączy, jest Dania Beaverton. Widzicie, jak ślicznie wygląda. Jest w sumie podobnych rozmiarów co nasza Greta, więc pewnie zostaną przyjaciółkami. Oj, zobaczcie, co się stało, ponieważ nasza nowa bohaterka nie wybrała wcale miejsca w kuchni. O tak, zajęła pierwsze łóżeczko w sypialni. Mamy tutaj łóżeczka piętrowe, dlatego wiadomo, że póki co zajęła miejsce na górze. Naszym kolejnym gościem będzie Carly Hippocampo. Oho, widzicie go? Wygląda na małego Urwisa. Czy tylko mi się tak wydaje? No to ciekawe, gdzie się podział Carly, widzicie? Oho, zajął kolejne miejsce na łóżku piętrowym. Och, coś teraz ta sypialnia cieszy się dużą popularnością. Ciekawe, gdzie zamieszka reszta zwierząt. Trzeba poznać teraz trójkę najmłodszych i najmniejszych podróżników na naszym statku. A jest to kolejno Odelia Octi, a także Brie Bengali i Opal Otteridge. Spójrzcie, tego chyba nikt się nie spodziewał. Maluchy wybrały sobie miejsce na scenie. Tym kolejnym bohaterem jest Otis Hammerhead. Ojejka, jejka, zobaczcie, jakie ma ząbki. No i też bardzo, i to bardzo duże oczka. Ciekawe, gdzie się podział nasz Otis? O, jest!
Widzicie, wybrał sobie miejsce w samym centrum statku. Teraz macie okazję poznać Adę Suani. Ma piękny taki pudrowy kolor, bardzo dużą główkę, no i olbrzymie oczka. Ciekawe, jakie miejsce na statku sobie wybierze. Ada wybrała sobie miejsce na najwyższym piętrze naszego statku. O tak, chyba ma ochotę podziwiać przepiękne widoki podczas podróży. A to kto tu się teraz do nas dołączył? No jasne, to przecież Ranger Great Pup. Oho, ale słodko wygląda, jakie ma duże uszy. Chyba nasłuchuje. Może nawet szuka swoich przyjaciół, co? Och, jeszcze nie jest zbytnio uśmiechnięty. Ciekawe, czy poprawi mu się humor na statku. Ojejciu, co tu się dzieje? Ranger chyba stwierdził, że zaopiekuje się najmłodszymi zwierzakami podczas całej podróży. Jaki on jest troskliwy! Ostatnią bohaterką, która wyruszy z nami w podróż, jest Sarah Seahopper. No i popatrzcie, ile ma na sobie brokatu, ale będzie błyszczeć! A to niespodzianka, spójrzcie, Sara dołączyła do zespołu, który kręci się blisko kuchni. W dzisiejszym odcinku zobaczyliście i poznaliście właściwie naszych bohaterów, którzy tym razem wybierają się w wielką podróż swoim olbrzymim statkiem. Każdy z nich znalazł tu dla siebie idealne miejsce. Mam nadzieję, że bohaterowie Wam się spodobali. Jeśli tak, zostawcie kciuki w górę. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału. Napiszcie w komentarzu, jakie Wy zwierzaki najbardziej lubicie i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!